Jakbyśmy się zastanowili, jakie wydarzenia zmieniły świat w ciągu ostatnich 10 lat, to można wymienić za panem profesorem Turskim, dyrektorem Centrum Mikołaja Kopernika, że te wydarzenia właśnie, one w ostatnim czasie wywarły największe znaczenie. Wikipedia, 2001 rok. Pojawienie się iPodu. Zupełnie nowy sposób podejścia do muzyki, do słuchania, do odtwarzania, do dystrybucji. Facebook, media zupełnie społecznościowe, tworzenie nowych relacji, odnajdywanie się w sieci, dzielenie się ze znajomymi. Kwiecień 2004. Później mamy Twitter, 2006 rok. iPhone, 2007. Pojawienie się e-booków i czytników, Kindle 2007. No i 3 kwietnia 2010 pojawienie się iPada. Jednocześnie w tym samym czasie zmienił się dostęp do internetu. Zaczęliśmy żyć w chmurze i ta chmura, tak zwany cloud computing, jest coraz większa, coraz bogatsza w różnego typu zasoby, w możliwości. Czyli nie musimy wszystkiego mieć u siebie. Możemy po prostu korzystać, mając tylko dostęp właśnie poprzez urządzenia mobilne do chmury. Te wydarzenia spowodowały, że młodzież w tym czasie zaczęła inaczej żyć. Mówimy, że mamy do czynienia z tak zwaną cyfrową młodzieżą. Cyfrowa epoka. Na każdym kroku widać, albo ktoś gdzieś dzwoni, albo słucha muzyki, albo gdzieś wysyła mail, albo się łączy z Facebookiem, z portalem jakimś. Generalnie każdy chce być praktycznie online. I te widoki na ulicy, w pociągu, w metrze po prostu już nikogo nie dziwią. Czyli wytworzył się pewien styl życia, cyfrowy styl życia. Ale sporo część czasu w ciągu dnia młodzież spędza w szkole, na nauce. Pytanie jest, czy właśnie wytworzył się w tym czasie cyfrowy styl uczenia się, doświadczenia uczenia się. Bo można powiedzieć, że od strony przygotowania technicznego i mentalnego w zasadzie w tej chwili młodzież wszechstronnie korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnej i świetnie jest do tego przygotowana. A jak wygląda właśnie ten cyfrowy styl życia w szkole? I tutaj chciałbym przedstawić wypowiedź jednego z uczniów szkoły średniej. W szkole czuję się trochę jak w samolocie. Muszę wyłączyć moje cyfrowe życie, unieruchomić się pasami bezpieczeństwa i ufając, że pilot wie, gdzie mam dotrzeć, przeczekać te kilka godzin, zanim znajdę się z powrotem w moim cyfrowym świecie. Tak na ten moment mamy bardzo dużą dysproporcję między stylem życia poza szkołą i w szkole. Oczywiście są pewne wyjątki, ale to tylko są wyjątki. To nie jest powszechne. Tutaj szkoła obecnie zdaje sobie sprawę i nauczyciele to widzą i osoby, które są odpowiedzialne za edukację, że nowe technologie dają bardzo duże szanse, nowe wyzwania, ale jeszcze więcej i częściej widzą zagrożenia i przede wszystkim na tym się koncentrują. Stąd to, co dzisiaj Marcin Polak w pierwszym wykładzie mówił, że są zakazy używania komórek, smartfonów czy innych urządzeń elektronicznych. Bo właśnie jest taka tendencja koncentrowania się na rzeczach negatywnych, a nie na tym, co nowa technologia może wnieść, jaką mieć wartość dodaną do procesu dydaktycznego i do misji obecnej szkoły. Tak więc w szkole zaczęto się zastanawiać i metodycy, i osoby, które jak gdyby tutaj analizują to, co się dzieje w ostatnim czasie, zaczynają jak gdyby koncentrować się na tym i stawiać sobie takie pytanie, nie jak uczyć fizyki, matematyki, czy tam jakiegoś przedmiotu, czy zawodu, ale przede wszystkim trzeba sobie postawić pytanie, kogo uczymy. Obecnie młodzież, uczniowie to są zupełnie inni niż ci, którymi obecni nauczyciele wcześniej byli. To jest bardzo duża, można powiedzieć, zmiana w mentalności i w podejściu. I to pytanie metodyczne jest bardzo istotne. Kogo uczymy? A tak naprawdę trzeba właśnie zobaczyć,
że nowe technologie pozwalają bardzo spersonalizować uczenie. Można zobaczyć postępy i śledzić postępy każdego ucznia i dostosować tempo nauczania takie, żeby było adekwatne do jego umiejętności i możliwości. I pozwala bardzo, można powiedzieć, zhumanizować naukę. To, co w tej chwili, te rzeczy, które w tej chwili jak gdyby są przeszkodą, żeby osiągać odpowiednie wyniki w nauce, właśnie nowe technologie są w stanie te bariery pokonać i wyzwolić w osobach, w uczniach kreatywność. Ale to jest wyzwanie dla nauczycieli, bo trzeba sobie zadać pytanie, skoro w ciągu 10 lat tak bardzo się wszystko zmieniło, to pytanie jest, co będzie za kolejne 10 lat, za 15. Czego uczyć i jak uczyć i kogo uczymy teraz i co ci uczniowie, kim oni będą za 15 lat, jak skończą cały proces uczenia się, wejdą w dorosłe życie i będą zacząć pracować lub będą pracodawcami. Okazuje się i mówi się powszechnie, że najpopularniejsze zawody, jakie będą za 15 lat, to jeszcze w tej chwili my ich nie znamy, bo tak jest tempo przemian w nowych technologiach i w świecie. A zatem należy się skoncentrować na uczeniu i na wychowywaniu uczniów w taki sposób, żeby wykształcić w nich te kluczowe umiejętności, które pozwolą im w sposób płynny i łatwy przystosować się do nowych realiów, jakie nastąpią w ciągu najbliższych 10-15 lat. I tutaj właśnie można powiedzieć takimi kluczowymi kompetencjami, umiejętnościami to jest kreatywność, innowacyjność i współpraca. I tego powinniśmy uczyć w szkołach, wyzwalać kreatywność wśród uczniów. Następnie innowacyjność, czyli zastosowanie tych pomysłów w praktyce, dzielenia się z innymi, umiejętność współpracy. Te rzeczy będą na pewno, te umiejętności będą na pewno bardzo przydatne w przyszłości, bez względu na to, w jakich zawodach, które być może jeszcze nie istnieją, te osoby w przyszłości będą się znajdować i będą się zajmować. I tutaj technologia ma bardzo ważną rolę do spełnienia, ale ona sama w sobie jej nie zrobi. Technologia dopiero ma sens, jest tą wartością dodaną wtedy, kiedy jest właściwa wizja nauczyciela. Kiedy właśnie nauczyciel, widząc możliwości nowych technologii, w sposób odpowiednio zrekonstruuje swoje cele i metodologię nauczania w taki sposób, że jego proces edukacji stanie się o wiele głębszym i bogatszym doświadczeniem. I to właśnie bardzo się dobrze komponuje w wizję edukacji, jaką ma Apple. Dla Apple'a edukacja to jest świat, w którym wszyscy uczniowie posiadają umiejętność odkrywania swoich własnych, szczególnych talentów. Każdy jest inny. Proszę zwrócić tutaj uwagę na ten obrazek. Dzieci trzymają komputery, ale tak naprawdę to, co widzimy na tych komputerach, to jest obrazek tapeta systemu operacyjnego. Wszyscy mają jak gdyby ten sam sprzęt, ale teraz, żeby odkryli swoje talenty, każdy z uczniów potrzebuje innego oprogramowania, ponieważ jeden, nie wiem, jest uzdolniony muzycznie, inny artystycznie, ktoś lubi malować, rysować, ktoś się odnajdzie w robieniu świetnych zdjęć, filmów, ktoś inny właśnie będzie chciał pisać, będzie chciał się wyzwolić swoje umiejętności właśnie w tekście, w pisaniu. I tutaj trzeba i potrzebne są do pracy w szkołach dla nauczycieli aplikacje takie, które właśnie będą dopasowane do poszczególnych umiejętności i talentów uczniów, żeby oni mogli odkryć w sobie te talenty, które posiadają. Taka jest wizja. W jaki sposób taką wizję można zrealizować? Czyli jaka jest misja edukacyjna Apple'a? Właśnie dostarczyć tak zwanego cyfrowego środowiska nauczania, które będzie wspierać dzisiejszych uczniów w ich życiu i w nauce. Cyfrowe środowisko nauczania. A w jakich kierunkach powinniśmy głównie tutaj działać? Przede wszystkim właśnie tworzenie, czyli kreatywność, rozpowszechnianie, dzielenie się.
udostępnianie innym i korzystanie z osiągnięć innych i we współpracy. Współpraca jest bardzo tutaj istotna. To, można powiedzieć, jest metoda projektów, która jest od dawna znana, ale nowe technologie zupełnie stawiają tę metodę projektów, pracy z uczniami, zupełnie w innym świetle. Dają zupełnie nowe możliwości współpracy właśnie w przestrzeni wirtualnej. Niekoniecznie uczniowie muszą być fizycznie ze sobą blisko, w klasie się spotykać. Mogą się spotykać na odległość, mogą budować społeczności w zasadzie międzynarodowe, nieograniczone przestrzenią. Jakie jest to cyfrowe środowisko nauczania Apple'a? No przede wszystkim urządzenia, podstawowy zestaw, no to wiadomo, komputer i urządzenia mobilne, które współpracują, iPhone, iPad, iPod Touch, odpowiednie oprogramowanie z tym zestawem, jak na przykład iWork, to jest odpowiednik Office'a Microsoftowego, ale iWork czy Office, one nie wyzwolą kreatywności, one tylko zmienią sposób korzystania z narzędzia. Inaczej piszemy, w formie elektronicznej. Tak naprawdę tutaj oprogramowaniem i aplikacjami do wyzwalania kreatywności jest pakiet iLife. Za chwilę trochę więcej o nim powiem. Mamy, oprócz tego, Apple stworzył usługi w postaci iTunes, a w szczególności chciałbym zwrócić tutaj na iTunes U, gdzie to jest ten kanał dystrybucji różnych zasobów edukacyjnych, z którego możemy za darmo korzystać, mając jedno z tych urządzeń i się uczyć. I tworzy się chmura iCloud, gdzie te zasoby, one są tam, będą wszystkie dostępne. Także jest całe środowisko kompatybilne i możemy tu w pełni wprowadzać pojęcie właśnie, można powiedzieć, e-learningu, że się możemy uczyć w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, mając dostęp do tych usług. Właśnie iLife, ten pakiet oprogramowania medialnego, ono pozwala właśnie, że uczniowie się uczą komunikować w takim uniwersalnym, multimedialnym języku, w języku obrazu, dźwięku, filmu, co jest bardzo potrzebne właśnie przy kreowaniu tych umiejętności, które będą w przyszłości potrzebne. W ten sposób mogą tworzyć, mogą się odkrywać swoje talenty i dzielić się nimi z innymi, ze swoimi pomysłami i z tym, co zrobią. iTunes U to jest bardzo ciekawy kanał dystrybucji zasobów edukacyjnych. W tej chwili ponad 130 największych szkół na świecie ma podpisaną umowę i publikuje tam regularnie różnego typu wykłady, ćwiczenia, materiały learningowe, dokumenty, po to, żeby się dzielić z innymi. Tu bym chciał właśnie na to zwrócić uwagę, że żeby sięgnąć do tych zasobów. To są tysiące zasobów. Niestety, my mamy zgodę jako Apple w Polsce, żeby również był, żeby podpisać taką umowę z uczelniami na przykład polskimi, ale no niestety nasi wykładowcy tak pilnują tego, co tych swoich wykładów i tego, co zrobili, że żadna uczelnia na razie nie jest zainteresowana publikowaniem materiałów wykładowych czy zasobów edukacyjnych. Jest to bardzo trudny proces, ale myślę, że to jest kwestia czasu i będzie również, będą również polskie uczelnie i polskie szkoły w tym kanale dostępne. Proszę Państwa, już na sam koniec chciałbym zwrócić uwagę, że mamy takie programy edukacyjne. Jeden z tych programów to jest Apple Distinguished Educator, czyli tak zwane wzorcowi nauczyciele Apple'a. Na dzień dzisiejszy jest ponad 30 przeszkolonych, certyfikowanych i aktywnych nauczycieli w Polsce mających taki status. Mamy w tej chwili 5 nauczycieli, którzy mają status Apple Professional Development i również odpowiednie programy skierowane do dydaktyki. Tu może być bardzo ciekawy program iOS Developer University Program, gdzie uczelnia, jeżeli w taki program wejdzie, to studenci będą mogli się uczyć programowania właśnie na iPhone'a, na iPada i będą mogli publikować swoje aplikacje w chmurze, dzielić się i się uczyć w ten sposób algorytmiki, informatyki. Bardzo, i to jest dostępne, te narzędzia są zupełnie za darmo.
Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że nowe technologie stwarzają tak naprawdę teraz realność dla edukacji e-learningowej. Ja byłem współorganizatorem i współzałożycielem platformy edukacyjnej dla jedynej szkoły w Polsce, której właścicielem jest bezpośrednio Ministerstwo Edukacji Narodowej, tak zwana Polska Szkoła Edu.pl, gdzie stworzyliśmy w 2009 roku, żeśmy ten pomysł wymyślili i stworzyliśmy wspólnie ze szkołą dla dzieci polskich, obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i poprzez ten portal żeśmy regularnie, nauczyciele będąc w Polsce, udzielali konsultacji online dzieciakom z całego świata. Już pod koniec tego programu pilotażowego było ponad 500 uczniów. I to były regularne konsultacje z matematyki, z fizyki, z chemii, z historii. Praktycznie cały obejmowały materiał od szkoły podstawowej, wczesne nauczanie wczesnoszkolne po maturalne przedmioty. Tutaj nowa technologia w tym środowisku rozproszonym, gdzie ci uczniowie nie mają kontaktu z polską szkołą, świetnie zdała egzamin. W tej chwili projekt już przestał być pilotażowy, można powiedzieć, zaczyna się jego faza, no już taka bym powiedział, produkcyjna. I tutaj nowe technologie, a szczególnie mobilność, iPad, idealnie się wpisuje po prostu w tego typu działania. Natomiast jeśli chodzi w Polsce o szkoły stacjonarne, to uruchomiliśmy kilka, właściwie mogę powiedzieć o jednym takim, bo to już jest najbardziej zaawansowane, wdrożenie w szkole w Nowym Tomyślu, w gimnazjum, takiej klasy, gdzie wszyscy uczniowie dostali iPady, szkoła państwowa zakupiła 47 iPadów, wszyscy uczniowie dostali iPady i wszyscy nauczyciele, których w tej klasie uczą, też dostali iPady. I nauczyciel ma całe swoje portfolio, wszystkie swoje zasoby tworzone przechowuje na iPadzie i w chmurze, w szkolnej chmurze. Natomiast również oceny, stopnie, dostęp do dziennika elektronicznego odbywa się z iPada, czyli ten nauczyciel już nie idzie do szkoły z ilość książkami, z dziennikiem, tylko trzyma w ręku jedną rzecz, iPad. A uczniowie mają dokładnie to samo w swoich iPadach i ten rozpoczął się od 1 września. Robimy odpowiednie, będą robione badania, jak ta technologia zmienia, można powiedzieć, jakość nauczania w tej klasie. Będą odpowiednie badania przez niezależny instytut robione i myślę, że już po roku, gdzieś w czerwcu, będziemy mogli się podzielić pierwszymi doświadczeniami. To ja tyle ze swojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. edustudio.pl. Wideo rozwiązania dla edukacji.